Witam Państwa bardzo serdecznie. Nazywam się Dawid Jankowski i w dniu dzisiejszym chciałbym zaprosić Państwa na nietypowy film na moim kanale. Zazwyczaj nagrywałem filmy z opuszczonych miejsc, a w dniu dzisiejszym chciałbym zaprosić Państwa na film o historii miasta, w którym mieszkam, o Oleśnicy. Oleśnica to niewielkie miasto w województwie dolnośląskim i siedziba powiatu oleśnickiego. W sumie liczy około 37 tysięcy mieszkańców. Oleśnica znana jest głównie z tego, że odbywa się tutaj wiele imprez kulturowych, na czele z coroczną edycją festiwalu, Oleśnickiego Festiwalu Cyrkowo-Artystycznego Owca, który znany jest w całej Europie. Zapraszam Państwa teraz na część o historii miasta, którą opowie pan Michał Kłaciński, były burmistrz Oleśnicy. Oleśnica to niespełna 37-tysięczne miasto w województwie dolnośląskim. Geograficznie położona jest na terenie Niziny Śląskiej. Rozciąga się głównie na lewym brzegu rzeki Oleśnicy, która jest dopływem Widawy. Oleśnica położona jest na wysokości 152 metrów nad poziomem morza. Nazwa Oleśnica, jak łatwo się domyślać, pochodzi oczywiście od drzewa olchy, stąd dawna nazwa Oleśnica. Nie jest to nic unikatowego w Polsce, ponieważ mamy Olesno, mamy Oleszno, jest więc też i Oleśnica. Po raz pierwszy jednak w języku polskim ta nazwa pojawia się w dokumentach w roku 1750, kiedy wymieniana jest pośród innych miast śląskich przez króla pruskiego Fryderyka II. Dzisiejsza nazwa Oleśnica pochodzi również od rzeki Oleśnicy, która nazywana jest przez językoznawcę niemieckiego Heinricha Adami jako miasto nad potokiem, Stadt am Erlenbach. Oficjalna nazwa administracyjna Oleśnica została zatwierdzona 7 maja 1946 roku. Początki miasta Oleśnica nie są tak naprawdę znane, chociaż ślady kultury łużyckiej, a więc osadnictwa z okresu brązu, znajdowane są na tych terenach już od dawna. Niemniej pierwsza wzmianka w oficjalnych dokumentach pojawiła się w roku 1189 w dokumentach biskupa Żyrosława. Wspomina on o osadzie, która była już wyposażona w wały obronne oraz całe zaplecze miejskie. Kolejny zapis w kronikach historycznych pochodzi z roku 1214, kiedy to prawnuk króla Bolesława Krzywoustego przekazuje prawa do dochodów z targu oleśnickiego na rzecz klasztoru świętego Wincentego we Wrocławiu. W roku 1255 książę Henryk III nadaje miastu prawa miejskie na prawie tak zwanym średzkim i to jest uznawane za punkt zwrotny w dziejach naszego miasta. Niemniej dowody na to, że było to książęce miasto, świadczą o tym chociażby nazwy okolicznych wsi, które pochodzą od roli służebnej, jaką pełniły na rzecz dworu książęcego. Znajdujemy tu więc Miodary, Sokolniki, Cieśle czy Rataje. W roku 1312 Oleśnica i przyległe ziemie stają się oficjalnie księstwem, a w roku 1320 trafiają one do dynastii Piastów Śląskich Konradów. Jest to najstarsza z dynastii śląskich, która dała początek
długoletniej prosperity tego miasta w tym okresie. Owa prosperita trwała do roku 1492, do śmierci ostatniego z Konradów, Konrada Białego Młodszego. Koniec dynastii Konradów przyniósł zmianę na stolcu książęcym. Król Władysław Jagiellończyk podarował Oleśnicę rodzinie Podjebradów. Książęca rodzina Podjebradów rozpoczęła okres dynastycznego panowania w księstwie oleśnickim trwający aż do 1647 roku. W historii Oleśnicy szczególnie zapisał się Karol II Podjebrad i jego żona Elżbieta, córka księcia legnickiego Jerzego II Piasta. W roku 1647 umarł ostatni z Podjebradów, książę Karol Fryderyk. I wtedy córka jego, Elżbieta Maria, wychodzi za mąż za Sylwiusza Nimroda Wittenberga, który od 1649 roku obejmuje rządy nad księstwem oleśnickim. Aż do 1792 roku Wittenbergowie rozwijają handel, rzemiosło, kulturę. Jest to okres rzeczywiście, który zapisał się w historii Oleśnicy szczególnie pozytywnie. Od roku 1805 księstwo przechodzi w ręce Fryderyka Wilhelma II, króla pruskiego. Po II wojnie światowej w styczniu 1945 roku Oleśnica staje się częścią państwa polskiego. O dzisiejszym wizerunku miasta zdecydował prawdziwy tygiel kulturowy, jaki miał miejsce tutaj w Oleśnicy. Z terenów całej II Rzeczypospolitej przyjeżdżali mieszkańcy przede wszystkim z Kresów Wschodnich, które Polska straciła w wyniku umowy jałtańskiej. A teraz zapraszam Państwa na część o historii Zamku Książęcego w Oleśnicy, którą opowie Państwu pan Przemysław Wróbel. Znajdujemy się w największej sali reprezentacyjnej na Zamku Książęcym w Oleśnicy, niegdyś nazywanej salą balową, dzisiaj nazywaną salą rycerską. Została całkowicie przebudowana przez Hohenzollernów poprzez podniesienie sufitów kosztem pomieszczeń tych wyżej. Ściany zostały obłożone boazerią drewnianą, a na suficie jest piękna sztukateria nawiązująca do mitry książęcej oraz korony cesarskiej. Znajdujemy się w kolejnej dużej sali na Zamku Książęcym w Oleśnicy. Niegdyś nazywana salą myśliwską, dzisiaj salą pod słoniem, a to z tego względu, że zachowała się tutaj głowa słonia, który został upolowany przez ostatniego z książąt oleśnickich, Wilhelma Hohenzollerna, który polował w Indiach i na Ceylonie. I ta głowa właśnie została przez niego tutaj przywieziona i osadzona ponad kominek i do dnia dzisiejszego zdobi Zamek Książęcy w Oleśnicy.
Krużganki na Zamku Książęcym w Oleśnicy powstały nie tylko, aby dodać lekkości zamkowi i sprawiać wrażenie potęgi, jaka tutaj panuje, jeśli chodzi o naszych książąt oleśnickich, ale przede wszystkim ułatwiały komunikację. Powstały na wszystkich segmentach w zamku i bezproblemowo łączyły one poszczególne segmenty. Bez wychodzenia na dziedziniec można było się przemieszczać po całym zamku. Kolejny pierwszy, który przybył do Oleśnicy, znany słowa. Tutaj przyjmuje właśnie przydomek Konrada pierwszego i tym samym rozpoczyna się wielka dynastia Konradów Oleśnickich. Wielka dynastia, ponieważ będzie ich 10 Konradów, którzy będą tutaj rządzili w Oleśnicy. Będą rządzili przez 169 lat, będą dobijali kolejne tereny i rozbudowywali piękny nasz zamek. Po Konradach będą kolejni bardzo ważne dla miasta i dla słynnego sądu książęta, a mianowicie książęta czescy. Tutaj na balowanej mamy wieży zamkowej dwóch najważniejszych Czechów, mianowicie Jana Podjebrada oraz Karola II. To one tak naprawdę rozbudowują zamek do dzisiejszych rozmiarów, do dzisiejszej wielkości, a zawdzięczamy tą rozbudowę właśnie Karolowi II, który w połowie XVII wieku kończy budowę tego zamku. Znajdujemy się w części pałacowej, która przylega do zamku. Na jednym z wykuszu w tym pałacu powstała piękna intarsja. Pochodzi ona z połowy XVI wieku. W 1561 roku czeski książę Jan Podjebrad nakazuje podwyższenie wieży do dzisiejszych rozmiarów, a na tarasie widokowym umieścić 8 kamiennych lwów. 7 z nich trzyma tarcze herbowe księstwa Ziębicko-Oleśnickiego. Księstwa, które właśnie wtedy istniało w Oleśnicy. Na jednym z apartamentów w części pałacowej, na zlecenie ostatniej pani na zamku księżnej Cecylii z Hohenzollernów, w jej sypialni powstaje łazienka w szafie. Płytki ręcznie malowane i do wkroczenia armii radzieckiej jeszcze istniała tutaj wanna, w której można było na pół siedząco brać kąpiel. Poznaliśmy już historię naszego miasta, poznaliśmy historię Zamku Książącego, a teraz historia Bazyliki i oddaję już głos panu Krzysztofowi Burzyńskiemu. Jesteśmy w Oleśnicy, w Bazylice Mniejszej, w zabytkowym kościele zamkowym. To z tego miejsca opowiadamy wam historię naszej Bazyliki, naszego miasta, Dolnego Śląska i Polski. Kronika Synapius na rok 979 datuje powstanie pierwszego kościoła tutaj w tym miejscu. Dodaję jednocześnie, że przybył na poświęcenie tego kościoła Jan Apostoł. Opowiedział nam tylko legendę, czy może chciał w ten sposób podkreślić wielkość tego miejsca? Jedno jest pewne, że nieco ponad 100 lat później stoi już ten kościół, w którym się znajdujemy. W przyszłości stanie się kościołem zamkowym dla polskich Piastów, czeskich Podjebradów i niemieckich Wirtembergów. Wielkość kościołów mierzy się często ilością modlitw w nich wznoszonych, ich duchowością.
Oleśnica niewątpliwie takim miejscem duchowym jest. Już w średniowieczu, nie dalej niż 150 metrów stąd, w synagodze modły swoje wznosili Żydzi. Jeżeli dołożymy jeszcze 200 metrów, znajdziemy miejsce, gdzie znajdowały się klasztory augustianów i benedyktynów słowiańskich. I jeszcze jedno miejsce, pomiędzy synagogą a klasztorem. Kościół Świętej Trójcy, wybudowany przez katolików w czasach, kiedy dominowała religia protestancka w Oleśnicy. Wszędzie tam i tutaj przez wieki oleśniczanie szukali pocieszenia, wznosili swoje modły. W 1945 roku Oleśnica staje się miejscem, gdzie przybywają jeńcy wojenni Niemców. W naszym kościele słychać język francuski, włoski, czeski i wiele innych. Na progach tego kościoła prawdopodobnie zatrzymywali się również ci, którzy na swoich mundurach mieli jakże inne gwiazdy niż te Dawidowe czy betlejemskie. Tu ich dusze prawosławne tęskniły za domem, za ojczyzną. To miejsce przepełnione było marzeniami o pokoju, o wolności w ostatnich miesiącach wojny. Dzisiaj zapraszamy do zwiedzania naszego kościoła, zajrzenia z przewodnikiem do Loży Książęcej, jedynej w Polsce biblioteki łańcuchowej i krypty Wirtembergów, ale przede wszystkim do zatrzymania się w miejscu przepełnionym historią wielu pokoleń. Pierwsze, co warto wiedzieć, Oleśnica jest jednym z najstarszych miast w Polsce. Jak wiemy z pierwszej części filmu, Oleśnica uzyskała prawo miejskie w 1255 roku, prawa na prawie średzkim. Te prawa nadał Henryk III Biały. Od początku XIV wieku miasto Oleśnica staje się stolicą księstwa oleśnickiego, a książę Konrad Namysłowski zostaje protoplastą oleśnickiej linii Piastów Śląskich. Linii książęcej, która panowała wtedy w Oleśnicy. To wiemy z poprzedniej części, a teraz zapraszam na kolejną część, w której poznamy różne ciekawostki związane z tym miastem. Zapraszam do oglądania. Oleśnica to także miasto imprezowe. Odbywa się tu wiele różnych cyklicznych imprez kulturowych. Są to m.in. Dni Oleśnicy, Dni Europy, Oleśnica Rock Festival, a także słynny w całej Europie Oleśnicki Festiwal Cyrkowo-Artystyczny Owca, który za moimi plecami właśnie się rozkłada. Zapewne większość osób interesujących się motoryzacją wie także, że w Oleśnicy miała miejsce dwukrotnie, w 2018 i 2019 roku, American Cars Mania. Odbywała się ona na nieczynnym lotnisku w Oleśnicy. Niestety ze względu na budowę drogi przebiegającej właśnie przez lotnisko, w 2021 roku została przeniesiona na wrocławski stadion. Znajdujemy się teraz przed bramą wrocławską. Ona początkowo miała nazwę Bramy Trzebnickiej, ale o tym dowiemy się w dalszej części filmu. Brama ta to jedna z czterech dawnych bram stojących w naszym mieście i jedyna, która ocalała do dzisiejszych czasów. Została wybudowana w XIV wieku. Przylegają do niej fragmenty dawnych murów, które niegdyś otaczały całe miasto. W dolnej części grubość tych murów wynosi prawie 2 metry. Oleśnica, jak wiele miast w czasie II wojny światowej, uległa zniszczeniom. W maju 1945 roku pożar, który miał tu miejsce, zniszczył większą część zabudowy miasta. Szacuje się, że było to od około 60 do 80% całej zabudowy miasta.
Największą atrakcją miasta jest oczywiście Zamek Książąt Oleśnickich. Był on włączony do systemu fortyfikacji Oleśnicy. Powstał w XIII wieku. Obok zamku w brzegu jest on najbardziej okazałą rezydencją renesansową na Śląsku. Wpisuje się on w europejski szlak zamków i pałaców. Przy samym zamku znajduje się bazylika mniejsza pod wezwaniem świętego Jana Apostoła i Ewangelisty. Niegdyś ten kościół był nazywany także zamkowym, ponieważ przylega on do zamku oleśnickiego. Dodatkowo pomiędzy zamkiem a bazyliką znajduje się łącznik, którym książęta panujący w Oleśnicy mogli swobodnie przedostawać się do kościoła. Bazylika jest jedną z najstarszych świątyń śląskich. W jej wnętrzu możemy podziwiać barokowy ołtarz, a także organy. Organy w bazylice używane są nie tylko w czasie mszy i innych nabożeństw. Odbywają się tu także różne koncerty organowe. Pod posadzką kościoła znajdują się rozległe krypty, które są wypełnione sarkofagami. Bazylika uległa zniszczeniu w 1905 roku i odbudowano ją po 5 latach. Jednym z ciekawszych miejsc, które również znajduje się w tym niewielkim miasteczku, jest biblioteka łańcuchowa, usytuowana przy Oleśnickiej Bazylice. Została ona założona w roku 1594 przez księcia Karola II. Jak sama nazwa wskazuje, książki były przykute łańcuchami do regałów, ponieważ z biblioteki oprócz duchownych mogli korzystać także tamtejsi mieszkańcy miasta. W bibliotece znajduje się w sumie 239 egzemplarzy książek. Wśród nich jest także wydana w Wittenberdze w 1541 roku Biblia Marcina Lutra. Biblioteka łańcuchowa znajduje się w tamtej wieżyczce. Co ciekawe, w rynku oleśnickim znajdowały się armaty. Były one usytuowane pomiędzy pomnikiem Nike, o którym to pomniku wspomnę także w dalszej części filmu. Ze względu na to, że do dziś pozostały tylko widokówki z tamtych lat, nie da się określić, kiedy dokładnie te armaty ozdabiały nasz Radów, ale datuje się, że było to między 1920 a 1930 rokiem. Kazimierz Wielki jest postacią wszystkim znaną, ale mało kto wie, że na ziemiach oleśnickich stoczył on bitwę z Konradem I Oleśnickim. W bitwie, która odbyła się w sierpniu 1343 roku, zwycięzcą okazał się Konrad I Oleśnicki. Każdy mieszkaniec Oleśnicy wie także, gdzie znajduje się Państwowa Szkoła Muzyczna pierwszego stopnia, ale już nie każdy wie, co znajdowało się w tym miejscu kiedyś. A mianowicie znajdował się tu dom wdów. Przed wejściem w tym miejscu stał wizerunek Otto von Bismarcka. Pod koniec II wojny światowej w 1944 roku uroczyście zdjęto rzeźbę kanclerza Niemiec, a brąz przeznaczono na potrzeby wojenne. Obecnie w tym miejscu stoi popiersie Fryderyka Chopina z 1963 roku. Obok szkoły muzycznej stoi gotycki kościół. Od roku 1968 należy do wyznawców prawosławia. Nosi nazwę cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Przenajświętszej Bogu Rodzicy. Kościół składa się z dwóch części. Od tyłu znajduje się wejście do rzymskokatolickiego kościoła pod wezwaniem Świętego Jerzego. Powstał on w XIII wieku. Kościół spłonął jak większa część Oleśnicy w czasie wojny i został odbudowany w latach 1966-1972. Skoro już mowa o kościołach, warto także wspomnieć kościół zielonoświątkowy, który znajduje się pomiędzy bazyliką a cerkwią. Świątynia ta powstała pod koniec XIV wieku w stylu gotyckim. Początkowo mieściła się tu synagoga. Budynek ten należy do najstarszych tego typu w Polsce. Wracamy na chwilę do rynku. Spacerując po nim, warto zwrócić uwagę na dziewczynkę imieniem Ola, która siedzi na ławce i trzyma w ręce róże. Ciekawostką jest, że ten właśnie pomnik jest jednym z symboli naszego miasta. Warto jeszcze zwrócić uwagę na znajdujący się przed ratuszem pomnik Nike. Jest to oczywiście kolumna zwycięstwa. Została postawiona w 1873 roku, w drugą rocznicę zawarcia pokoju z Francją. W 1921 roku figura została uszkodzona i oddana do naprawy. Naprawa nie była dostateczna, ponieważ w 1983 roku, czyli 62 lata później, figura została ponownie uszkodzona. Tym razem skutki tego uszkodzenia były znacznie gorsze. W trakcie silnej wichury, która miała miejsce w Oleśnicy 5 stycznia 1983 roku, rzeźba spadła, rozbijając się na 113 elementów. W zakładach naprawczych taboru kolejowego w Oleśnicy dokonano odlewu figury i postawiono ją ponownie we wrześniu 1989 roku. Co ciekawe, w czasie II wojny światowej uległ uszkodzeniu ratusz oleśnicki, a figura znajdująca się tuż przed ratuszem pozostała nietknięta i szczęśliwie przetrwała wojnę.
A teraz chciałbym opowiedzieć Państwu mroczną historię związaną z naszym miastem. Niejaki Melchior Hedlow, który popełnił ponad 250 morderstw, został schwytany podczas obławy zorganizowanej przez księcia oleśnickiego Sylwiusza Nimroda. Niecałe 4 miesiące później, 19 lutego 1654 roku, odbyła się jego egzekucja. Zjechało się na nią kilka tysięcy ludzi. Była to najbrutalniejsza egzekucja, jakiej dokonano w Oleśnicy. W Oleśnicy oprócz wież zdobiących nasze miasto można znaleźć także wiele pomników. Między innymi ten znajdujący się za mną. Jest to pomnik postawiony w 1791 roku. Powstał dla uczczenia 50-lecia małżeństwa księcia Karola Wirtenberga i jego żony Marii Wilhelminy. Jest to korynska kolumna, która podtrzymuje mitrę książęcą. Kolumna Złotych Godów, bo tak właśnie nazywa się ten pomnik, jest najstarszym pomnikiem oleśnickim. Oleśnica ma wiele ciekawych pomników, między innymi wspomniany wcześniej pomnik Nike, czy pomnik Otto von Bismarcka, dziś już Fryderyka Chopina, znajdujący się pod szkołą muzyczną. Jednym z najciekawszych pomników w Oleśnicy jest pomnik Ery Kosmicznej. Jest to jedyny taki pomnik na Dolnym Śląsku. Powstał w dawnej fosie miejskiej, tuż po słynnym locie pierwszego człowieka Jurija Gagarina w kosmos. W 1710 roku przez Oleśnicę przeszła zaraza. Pochłonęła ona sporo ofiar, jak na tak małe miasto, jakim jest Oleśnica, bo aż 7 tysięcy. Na koniec pozostawiłem najciekawszą informację związaną z Oleśnicą. Ciekawostka ta dotyczy bram, którymi można było wjechać do Oleśnicy. Bramy były cztery. W zachodniej części brama Trzewnicka, nazywana dziś bramą wrocławską. Jest to brama, która pozostała do dnia dzisiejszego. W północnej części brama Sycowska, w południowej Oławska i we wschodniej Namysłowska, zwana także Bydlęcą. Bramę Sycowską rozebrano w 1400 roku i zastąpiono Mariacką po powiększeniu obwodu murów. Znana dziś wszystkim brama wrocławska nie jest zatem bramą wrocławską, a raczej kiedyś nią nie była, ponieważ nazywała się kiedyś bramą Trzewnicką. Brama wrocławska znajdowała się w południowej części miasta. Później otrzymała nazwę bramy Oławskiej, a Trzewnicką nazwano bramą wrocławską. Grubość murów wahała się od 1 do 1,3 metra, a wysokość to od około 7 do 8 metrów. Powróciliśmy już pod ratusz oleśnicki i pomału będziemy kończyć dzisiejszy film. Ale jak to właściwie jest z tą nazwą? Dlaczego miasto wież i róż? Wiadomo, my 7 zdobiących miasto już z daleka pięknych wież i wysokich, pięknych i wysokich. Ale dlaczego zatem miasto róż? W latach 60. XX wieku obsadzono różami Oleśnicę na przyjazd partyjnych oficjeli. Dziś ich już prawie nie ma, ale Ola ze słynnej ławeczki, znajdującej się kawałek ode mnie, który jest jednym z symboli naszego miasta, trzyma w dłoni właśnie róże. Serdecznie dziękuję za film, mam nadzieję, że był interesujący i przede wszystkim, że dzięki temu poznaliście razem ze mną i pozostałymi gośćmi historię miasta, a także ciekawostki związane z naszym miastem. Do zobaczenia już wkrótce na filmach z kolejnych opuszczonych miejsc. Zapraszam serdecznie na kanał Urbex Przygoda i pozdrawiam.